Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Otwieram 8. sesję, ale w samym 3. sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wilkoszów, która została zwołana na wniosek pana prezydenta Wójta. Pierwszy projekt uchwały dotyczył emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała ta jest związana z programem naprawczym, restrukturyzacji, zadłużenia. W związku z powyższym, po negocjacjach z bankiem DNB Nordbank w Warszawie, w którym mieliśmy wyemitowane obligacje 11 800 000, chcemy przedłużyć termin spłaty tych obligacji. W związku z tym pojawiła się ta uchwała. Ta uchwała jest potrzebna do tego, żeby podpisać aneks z bankiem. I po uchwaleniu tej uchwały jeszcze będzie potrzebna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i po uzyskaniu pozytywnej bądź jakiejś odpowiedzi, że nie musi być ta opinia, skierujemy uchwałę do banku i bank podpisze na to. Uchwała o zaciągnięciu obligacji to już została podjęta. Też podjęta dawno i skonsumowana. Natomiast my nie unikniemy spłacenia ani wykupienia tych obligacji. I to jest jakby, nie jakby, to jest restrukturyzacja wykupu. I generalnie chodzi o ratę, tak? Więc według mojej oceny to nie ma na czym dyskutować. Myśmy wynegocjowali z bankiem takie, a nie inne raty. Oni oczekują od nas teraz, że zatwierdzenia uchwały i na tej podstawie możemy podpisać z nimi aneks do umowy, istniejącej umowy. Treść projektu uchwały na prośbę sołtysa Piekoszowa została odczytana. Proszę Państwa, to tak poważnie wygląda, ale musimy jasno sobie wyjaśnić. Jest to nic innego, tylko obligacje pana Dąbrowy. To nie są żadne nowe obligacje. Jeżeli chcemy mówić tutaj o mało istotnych sprawach i czytać poematy różnych uchwał, to proszę bardzo, ale to są mało istotne sprawy. Nas dotyczy to tylko w takim zakresie, że zmieniamy zasady ich spłaty taką, żeby dzisiaj gmina mogła to spłacić. Czyli jak tutaj przewodnicząca przeczytała na początku w tych małych ilościach, a więc nie jest to żaden nowy kredyt. Następnie odbyło się głosowanie imienne. 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały. Drugi punkt obrad dotyczył taryf za wodę i ścieki. Prawnik gminy Ewelina Słowakiewicz wyjaśniała skutki prawne, jakie mogą zaistnieć po odmowie bądź przyjęciu taryf, tym samym odpowiadając na kilka pytań radnego Michała Gawła. Jakie skutki prawne wywoła decyzja o przyjęciu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zdrowie roczną wodę? Oczywiście, tak jak każda przyjęta uchwała, skutek prawny przyjęcia takiej uchwały określony jest z dniem zawartym w danej uchwale. I tak tutaj mamy informację, iż w tej uchwale taryfy na nowe taryfy na wodę zostają przyjęte z dniem 1 kwietnia. Także od 1 kwietnia mamy nowe taryfy, jeżeli uchwała zostanie przyjęta. Punkt drugi. Jaki skutek prawny spowoduje decyzja o odmowie zatwierdzenia taryf? W trybie artykułu 24 ust. 5. Od razu tutaj muszę wyjaśnić, iż mamy dwie procedury, czyli dwa sposoby przyjęcia bądź odmowy przyjęcia taryf. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, jeżeli jest zgodny z przepisami oraz z kalkulacją kosztów zweryfikowaną przez organ wykonawczy, czyli wójta, wówczas wójt przygotowuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf. Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek jest zgodny z przepisami, wójt przygotowuje uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf. Czyli mamy dwie osobne uchwały. W tym przypadku mamy przygotowaną uchwałę tylko i wyłącznie o zatwierdzeniu przyjęcia taryf. W związku z tym,
tym nie ma w ogóle mowy o głosowaniu nad odmową zatwierdzenia daru, bo taka uchwała nie została przygotowana. Tak jak mówię, ona mogła być przygotowana tylko w sytuacji, kiedy wniosek był niezgodny z przepisami. Wstępnej weryfikacji dokonuje oczywiście wójt, to zgodnie z artykułem 24 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Z uwagi na to, że przepisy mówią, określają wprost, jakie wymogi są ale ta uchwała, bo ten projekt oczywiście, ten wniosek powinien spełniać i w tym przypadku spełnia, została przygotowana uchwała o zatwierdzeniu i można w tym momencie albo głosować przeciwko tej uchwale, albo za nią, albo się wstrzymać. Po wypowiedzi prawnik głos zabrał wójt gminy, który przedstawił wnioski dotyczące wysokości taryf za wodę i ścieki. Pierwszy wniosek wpłynął 20 stycznia, w którym ceny wyniosły 6,93 zł za ścieki i 3,59 zł za wodę. Ostatni wniosek został złożony pod koniec lutego. Pismo z dnia, znaczy taryfy z dnia 25 lutego oscylują na poziomie dostarczenia. Wysokość ceny za wodę dostarczono wodę na poziomie 3,40 i wysokość ceny wprowadzone ścieki na poziomie 6,28. Następnie głos zabrał Marek Korba, który rozpoczął dyskusję dotyczącą tego, czy dany projekt uchwały jest zgodny z prawem. Jak w świetle prawa będzie, jeżeli Rada ma przedstawiony projekt uchwały i ten projekt uchwały zawiera wady prawne, czyli jest wadliwy. To jest naruszenie prawa. Oczywiście, jeżeli Rada dojdzie do wniosku, nie tak. Wójt, tylko Rada dojdzie tak. Do wniosku, że jest uchwała, projekt uchwały jest niezgodny z przepisami, czyli tak. Rada podejmie taką decyzję, oczywiście głosuje przeciwko podjęciu takiej uchwały. Głosuje na nie. Na nie, i co? W sytuacji, kiedy... Ja jeszcze tutaj może pozwolę sobie przeczytać fragment komentarza do artykułu 24 tej ustawy. Gdzie wyraźnie jest wskazane, że Rada oczywiście nie może wprowadzać żadnych korekt do uchwały. Na to Rada Gminy może, odmawiając zatwierdzenia taryf, zakreślić przedsiębiorstwu termin do dokonania stosownych korekt, mając na uwadze graficzny termin 70 dni, wynikający z artykułu 24 ust. 8. Rada nie może dokonywać zmian już w trakcie obowiązywania taryfów. To też jest. Także jeżeli Państwo się zagłosują przeciwko uchwale, zawsze jeszcze jest termin 70-dniowy. Nie ma terminu. Jest termin 70-dniowy, dlatego że wypada od 1 kwietnia. Czyli mówimy tutaj o terminie od 20 stycznia, 70 dni, do 1 kwietnia. Więc jest jeszcze termin. Mało tego, jest termin 45-dniowy, kiedy Rada ma podjąć decyzję. Więc jeszcze w przypadku, kiedy Rada dzisiejsza posuwała przeciwko uchwale, czyli nie o odmowie przyjęcia, bo w tym momencie nie można tylko przeciwko uchwale o zatwierdzeniu taryf, można zwrócić się do przedsiębiorstwa o skorygowanie tych błędów, które dzisiaj Rada dostrzeże. Ja osobiście tam uchwały nie dostrzegam żadnych błędów w przepisach prawnych. To nie jest wiadome, to projekt każdej uchwały jest pod względem prawnym merytorycznym sprawdzany, czy opiniowany przez radcę prawnego i tak samo ten projekt uchwały na pewno ma takie, zachowany jest ten rygor. Dla Państwa jasności, Pan wójt może tego nie powiedział, pismem, który skierował do nas 24 lutego, zasugerował, jakie jeszcze kolejne kroki ma podjąć ZUP, żeby obniżyć cenę. To nie ja łaskawie Państwu obniżyłem tą cenę, przepraszam bardzo. Ja sobie takich tytułów nie, jakoś nie upraszam. Natomiast była to wynik to, o czym mówił Pan wójt, wynik dyskusji na temat cen wody na rok najbliższy. Ponieważ jest program naprawczy wdrażany w gminie, Pan wójt również zobowiązał zarząd spółki do podjęcia pewnych działań, żeby obniżyć koszty, żeby docelowo, można powiedzieć, można było z tych pieniędzy, z tych cen, które są podane na rok przyszły, 2000, znaczy od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015, przedsiębiorstwo w jakiś sposób zapewniło ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków. Na koniec sesji na temat wody i ścieków wypowiedzieli się radni. Co to jest ZUK? ZUK jest to spółka gminna, a więc w 100% właścicielem jest urząd. Teraz tak,
co to oznacza dla gminy ten Suk? Anuż to oznacza, że jeżeli powiedzmy, że dzisiaj postawimy wniosek i przegłosujemy, zmieniamy spółkę z o.o. w zakład usługowy samorządowy, to musimy mieć też wiedzę, a jej w tej chwili nie mamy. Jaki jest stan finansowy tejże spółki? Czy w takim układzie przejmiemy ewentualnie jakieś potężne długi i zwiększymy zadłużenie gminy o następne ileś tam milionów? Bo gdyby było inaczej, gdyby ZUK miał kwoty zapasowe, które ewentualnie moglibyśmy przejąć, zwiększylibyśmy stan posiadania o parę milionów, jestem w sytuacji takiej, że natychmiast to popieram. Oczywiście, gdyby tak było, to nie sądzę, że ZUK by się upierał przy tak wysokich stawkach na wodę i ścieki. Jeżeli zatem ZUK zmusilibyśmy dzisiaj, że on obniży w znaczący sposób w takiej strukturze, w jakiej funkcjonuje stawki na wodę i ścieki, to bądźmy pewni, że wygeneruje dalsze koszty i to spowoduje ewentualnie na przyszłość dalsze obciążenie gminy. Dlatego jest to naprawdę temat bardzo istotny i myślę, że tu, bez tego audytu, o których wczoraj była mowa ze strony radnego Gawła, gdzie zapowiadał się wójt, no trudno się w jakiś sposób realistycznie ustosunkować. Jednak upieram się, że rzeczywiście powołanie jakiejś tej komisji nadzwyczajnej, która szybko zbadałaby stan faktyczny ZUK-u i ewentualnie możliwość strukturalną, o jakiej tutaj mówimy, ewentualnie zmiany tej struktury firmy na zakład usług samorządowych. To tyle, póki co, dziękuję. W kwestii tego projektu uchwały, który dzisiaj staje na sesji, nasze wspólne klubowe tutaj stanowisko jest następujące. Stawki, jakie są zaproponowane, mogą powodować jedno. Cofanie się w rozwoju społeczeństwa w gminie Bydgoszczy, po prostu dlatego, że ludzi nie będzie stać na wodę i na ścieki. Być może z czasem powstaną prosimy do Sławoje w niektórych miejscowościach, tam gdzie renciści, emeryci, bezrobotni po prostu nie będą w stanie opłacać tak wysokich rachunków. To nas wszystkich martwi i zarazem niepokoi. Uważam, że te stawki proponowane, wiedza, jaką dysponujemy jako radni w tym zakresie, no, bez tego audytu jest niepełna. Odbyło się głosowanie imienne. 12 radnych wstrzymało się od głosu, 3 było przeciwnych, w związku z czym projekt uchwały nie został przyjęty. Temat zakładu usług komunalnych oraz wody i ścieków będzie kontynuowany na kolejnych sesjach.